magiczne zaklęcie. Sponsorem odcinka jest Oleje Klimowicz, główny dystrybutor olejów Neste w Polsce. Dobrze, moi drodzy, następne lecimy tutaj elementy wykonawcze zrobić. Co teraz? Biorę się za tą rurkę nieszczęsną. Nie będzie łatwo, ale powinniśmy dać radę. Dobra, co nam będzie potrzebne? Jedną śrubkę, no jak cię mogę, powinniśmy, i to nawet nie na dziesiątkę, tylko na ósemkę jest, a drugą będzie ciężej. Kurczę pieczone, nie będzie łatwo. Okej, okay, nie będzie łatwo. Co ty chcesz, żebym ja z łóżka to kręcił? Takie długie dajesz? Ale świecisz, uświetla. O kurde. Ty faktycznie. No. Ja pierdzielę, tam gdzieś jest. No. Mi się zdaje, że wiesz co? Ktoś jak tu robił turbinę, to zrobił w ten sposób. Tego. Ją wygiął. I teraz jest dojście. I teraz jest dojście. Teraz jest całe dojście. Tomasz, ja idę się umyć. Niełatwo. Może i będzie łatwo. Gdzie jest? Są te śrubki. Ale nie można najpierw przez półoś przerzucić jej? O! Gdzie ona jest? Tu jest. Następnie, gdzie ona idzie? O! Dobrze, 55. Gdzie jest rura? Jest rura. O! Ta rura też jest, oczywiście z pudełeczkami. Opla. Popatrz, jak będzie piknie. Co to jest? Nie wiem. Kurde molo. Jak gnówka sztuka będzie tutaj. O. Hop siup, hop siup. Pokaż, Marcinek, co jest. To trzeba zepchnąć, daj. Gdzie masz ten? To tak nie schodzi. Czekaj. Gdzie jest coś, jakiś przecinek, coś, żebym mógł klepać w niego, wiesz? Prędzej ci obejmę. No to niech idzie. Pójdzie obejmę. Jak obejma zejdzie, to jeszcze lepiej. Jeśli to nie mamy co się przejmować, bo i tak mamy nowe, to można, wiesz. Nawet harakiri z tym zrobić. Uśmiechnij się. Ale tak ładnie. Słuchaj, trzeba, zostaw, to trzeba dostojnie zdemontować DPF-a, ukraść gościowi. Kiedy żeś na legalu DPF-a wyciągał? Ja wrzucimy mu to do bagażnika. Ja nie chcę mieć. A ja patrzyłem, ile on kosztuje. Ten? Ile kosztuje? A on świeci? Tu? 200 świeci tu? Świeci. Dobrze. 200 groszy? Nie, tam jest faktura przecież. Z Niemiec? No. W Niemczech to zadłużone ceny ma. Ty się śmiej, ale ona jest... Ten DPF jest z papierami. Widzą, pokażę później, jak ładne papierki są. Proszę bardzo. A tu co jest? Nic. Ty... Trzymaj. Co to, to? No, no ale ładnie to dopasowali. Iskierki. Coś przeginasz. Z tego nic nie w tamtą przegnij.
Jak mam tu? Nie bój się. No. Pokaż, bo jestem ciekaw, co tam jest w środku. Ale ciężki. Trzymaj się. O kurna. Fu. Nawet nie chcę myśleć, co tu będzie się działo. Daj latarkę. Jak się teraz go pali. To przecież on będzie... Czarna chmura. On będzie zdrowiusieńki. Będzie teraz chodził jak renówka. No, trzeba naładować. Co to jest za taki ten... Aha. A to jest taki nijaki. Ile na to faktura była? Przestań. Nawet nie z DPF. Jakieś plasterki ma miodu. W sobie. Marcin! Co? Aha, bo się nie da. A czemu? A zobaczcie, czy ta rura nie ma średnicy większej, żeby naszła na to. Nie, tamta ma mniejszą. Mniejszą ma? Tak, chyba że ta wejdzie w tamtą. Teraz to on będzie oddychał. Oj, pełną piersią będzie oddychał. A, tak jest. To wiesz, co trzeba zrobić? Tu nacięcie i tu nacięcie, tak jak masz tam. Aha, żeby... Że jak dasz obojma, to ściśnie. A z drugiej wsadź? Ale masz nosa brudnego. No z drugiej nie wsadzisz. Z drugiej właśnie specjalnie zrobione, żeby było idealnie. Aha, i no i z drugiej masz tą obejmę podwójną. Ale żeśmy się narobili. Łoho, ho, ho. Naprawdę, my z nim zostaniemy, kurde, dla siebie. Tak, tylko przez ten tłumik nie dokręcisz tego. Już? No. Dobra, drugi. Łamańca spróbuj wziąć. No. Zdecydowanie lepiej. Udasz się albo się nie udasz. Oto jest pytanie. Człowieczu! Co ty na to? Nie wiem. 1-0 dla mnie. Jeszcze 3 razy i wygrane. Daj mi na grzechotce 8. Psz, za palcami idzie. Patrz, jak pięknie. Mimo to, że takie zgnite. Patrzaj. 8 na grzechotkę? Tak. Jest po prostu luks. No dobra, nie do końca jest luks. Mocowanie tu przegniło. Daj coś jeszcze, żeby tu... Tutaj, daj tą żabkę taką, żeby to przytrzymać, wiesz? Już to najpierw grzechotkę chciałeś. Ja pikol, ale tak było pięknie. A te elastyki tak wymieniał? Dobra, tutaj cylinderek się uchował. Okej, okay, drugi cylinderek się uchował. Niepotrzebne. Niepotrzebne skreślić. Przebierać już. Na nasz super glue magiczny. To ja wolę tutaj sobie zacząć gąć. Coś mi te kąty takie kurde słabo wychodzą, czekaj. Może ktoś kiedyś nas nauczy tamtą się posługiwać. Dobra, tu masz, idziemy prosto.
końca. Tak. O. Tu. Tu. I tu. Dobra. Może nie jest igiełka, ale... Ale zawsze jest. No dobra. Może już... A, teraz coś. Tu do zaprasowania. Słuchajcie, grzybek to jest... Już nie pamiętam, który to był grzybek. Chyba ten. Lecimy. Teraz zobaczymy, czy daliśmy ciała, czy nie. No nie. Jest gicio. Teraz co tu będzie? Dziesiątka czy jedenastka? Bo już nie wiem. Ale chyba dziesiątka. Jak mi się wydaje, że oni tak robili. To ja musimy się wpiąć. A? Picabello. To wszystko inne. O! Kurde, patrz. Prawie jak oryginał. Szkoda, że tych spinek nie ma, wiesz? Chodźcie, chodźcie, pokażę wam. Tak wyszedł układ hamulcowy z tyłu. Mamy przewody wymienione. Idziemy zaraz na przód, ale zanim przód, to Marcin mówi, dawaj, idziemy po kolei. Wymieniamy zbiornik. Tak, musimy założyć ten. Tutaj klient nam dostarczył taki używany zbiornik. Słuchajcie, zakładamy ten zbiornik z tego tytułu, że tutaj było opiłkowanie. I zanim włożymy wtryski, dobrze by było go odpalić oczywiście na świeżym paliwie. I nie na zbiorniku takim. Także co, ja biorę się za robotę i pewnie za niedługo się zobaczymy. Bo trzeba będzie podeprzeć belkę. Ty wsuwasz to. Ja idę po to, co malowaliśmy. Marcin, dobrze jest. Ulala, jeszcze. Jeszcze do mnie, ale wiesz co? Tak, 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 to trzeba nabić. Masz. O, samo weszło. Samo, jakbyś tak. Poczekaj. To zaraz się tym zajmiemy. Nie, na razie poczekaj, mówię. Na dół. O. Nie, nie, opuść teraz tamto. Co? Okej. Zakładamy koło na ziemię i dokręcamy. A, jeszcze te. No. Dobra, jeszcze te szpilki. Gdzie je dałeś? Tutaj są. A nakręci? Tutaj są. No to fajnie. Szyby, kurde, to zarabiam. Nie.
Rafałek, masz zamknięte szyby? No, to zaraz będziesz miał, wiesz, powódź. Dobra. Środek można skręcić na stałe. Środek? No, co jest? Daj młotka. Na M kartonie jest. Trzymaj. Dobra. Tu światła nie ma. Dobij tam tą stronę. No chyba dobrze. Chyba nie za bardzo. Bo będzie za lekki. Tak? Wiatr. Jaką masz różnicę? Tylko zobacz, że jesteś pod kątem. Tam też tak pod kątem szedłem, nie szedłem. No dobra, no. Ile masz tu? Tu mam 16. A idźmy tam? 14,5. 16 i 14,5. No jest jakaś różnica. Widzisz? 14,5 do błotnika. Tak jest. No dobra. Czyli jest różnica. 1,5 centymetra. To jest dużo. Tak. Jest gorąco. Ok, dokręcamy tamtą stronę i bierzemy się za tą stronę. Starczy, bo to tylko popuszczone ma być. Jedna. No to masz luźno. Już musisz mieć luźno. No tak, nie chcę sobie wyjść. Poszło? Już. No. Czekaj. Ty, to też doma. Co ty gadasz? No. Masarka.
Ale zobacz, nie było widać w ogóle, że to jest złamane, no nie? No to ci powiem, że to też jest fordowski. Też? Też. Oryginał. Łyżkę? No. Tu. Już zgniła. To powiem ci, że zużycie materiału. No dobra, a gdzie jest ta blacha? No, powiem ci tak, nie widzę sensu robienia tego auta. Coraz więcej? Nie widzę sensu. To idź to powiedz teraz właścicielowi. Nie, teraz powiedz tym ludziom, co tak gadali, że bez sensu jest wymieniać dwie strony. Jak drugiej strony w ogóle nie było widać, że jest uszkodzona. No. Które to jest od tej drugiej strony? To. Czyli to się działo sobie tu. A to się działo sobie tu. O. Napiszam, że to ty uszkodziłeś. No. Specjalnie to zrobiłeś, uszkodziłeś, bo taki jesteś. Tak jest. Bo mi się tak nudzi, ja lubię uszkadzać komuś elementy. Dobra, dawaj nasadę. Co to będzie? 30? Ło! Ło! Chyba 32 nawet. Tak, zesrała się bida i płacze. Zobaczymy. A się nazywa Tadeusz. Tak. Się. Adam Mickiewicz nam na zazdrości. Podkładka zeszła, to już dużo. To po prostu nie wierzę. Co tutaj się może wam podobać? To jest dobra robota. No, ja tam dobra. To jest właśnie to, że pan właśnie jest bardzo szczery i to mi się właśnie podoba. Jaki szczery? Znowu psuje następne auto. To jak my. No. Teraz będą mi następnie jechać po rajtach. Że jak to, młotek 2 kg i ty napieprzasz w tarczę. No mam tarczę do wymiany. No i jak ja mam to zdjąć, jak to jest tak zapieczone, że mój ty Panie Boże. A my to jest fajne. Siedzę już 20 ponad lat. O, no to super. No to wiecie, do czego to służy, no nie? Zdecydowanie. No. Tak, chciałbym się tylko przyjechać tak z ciekawości, przywitać, jak to u Państwa wygląda wszystko. Malutkie to, ale zaraz się będziemy przenosić, wiesz? Tak, tak, już znaleźliśmy miejsce, będziemy się przenosić. Także na luzie. Dobra, dajcie mi chwilę. I gość ci powie, czemu tak tanio. Jo, coś ty narobił. Kurwa, mać! Poszła ty mi. Wyszła. Widzę. Taki do wbijania pali mostowych. Przed wami to już pół godziny lałem. To nie tak, że jak wyście przyjechali, to już leje. Nie, nie. O.
Tylko tarcze do wymiany. No dobra, czyli taka super firma. Patrz, nawet jeżeli ktoś mi powiedział ściśnij, ściskam i słuchaj tego. Słyszysz, jakby suche tam było. Ale smarz z niego wypływa, dobra. Wypływa. Nie. A z tego nie. Znaczy powinno. Ale nie aż tyle. No nie aż tyle. Dobrze, słuchajcie, tam się nam nasadka urwała. Niechcąco Marcinowi się wzięło. Tak, wezmę, pokażę. Niechcąco Marcinowi się wziął splin, ale z otworem. No i wiadomo, że ten jest słabszy, osłabiony. No i pęknie. No i teraz jak go wyciągnąć? Poświęciliśmy śrubokręt. Nabiliśmy ten śrubokręt na ten element, bo ta część tam w tej rdzy się działa, także nie było można wyjąć. Śrubokręt się połamał po nabiciu, no i spoko. Założyłem nakrętkę. I co zrobiłem dalej? Wziąłem taki klucz. W ten sposób uderzyłem tu parę razy młotkiem. No i udało się, wybiło. Także jakbyście mieli takie problemy, to polecam wam ten system. Dobra, została ostatnia śruba. Splin. Znowu musimy go poinformować oczywiście, że nadchodzimy. Ten jest tym bardziej pełny już. Dobra. Mam nadzieję, że się dowiedział, że nadchodzimy. Co, znowu próbujemy. Ten to poszedł jak nic. Ten to od razu wyszedł cały. No. Okej. Dobra. Mamy to. Teraz co? Normalnie. Aha, trzeba to jeszcze wyciągnąć. Daj mi śrubokręt płaski. Trzeba wszystko podkręcać. Ale to wszystko siedzi. Ja pierdzielę, jak to siedzi. Nagrywał jeszcze przy okazji. Bo dostaniesz mandat. No tak. Dlatego do minuty wystarczy składać turbinę. Tylko nie tak jak kurde. Jeden z naszych widzów, klientów wymienił turbinę, no i zaczął sobie składać ją, no nie? No dobra, no super robisz, bardzo fajne podejście. Tylko on tutaj odpalał, słuchajcie, już wam pokazuję gdzie odpalał. Przyjechał do nas i on oczywiście stoi minutę czasu, składa turbinę. Turbinę składamy po jeździe, a nie po, można powiedzieć, przejażdżce, bo to nawet nie można nazwać przejażdżką. Widzicie ten blok? Z tego bloku wyjechał, tu, jechał tędy i wjechał w tą bramę, tu. I on już składał sobie turbinę, słuchajcie. No nie, w takie coś nie wpadajcie, bo to nie ma sensu. Oczywiście po trasie, nawet po jeździe miejskiej nie ma sensu. Zobaczcie, ile złomu. To wszystko jest z tego Forda. Ładny złom, co? Też mi się podoba. Dobra, przełączamy. Jest. Te podkładki chyba później idą, co nie? Które, Marcinie? Te duże? No. Tak, tutaj. A nie dopiero tu. Na nakrętki, no. Ja chyba mam gębę brudną. Brudna. Zresztą piekarzem nie jestem, co? Już robiłem tuleję wahacza i śruba pękła w sporniku aluminiowym. Musiałem dać dłuższą śrubę na przeszło. Na przelot, no nie? No tak, trzeba się ratować takimi rzeczami, no bo co zrobisz? Moja ulubiona marka kluczy. Słuchaj, nie mam takiej. Nie będę ukrywał, ja nie mam jakichś super kluczy, jedyne moje super to jest ta skrzynka Hansa, reszta to są troszeczkę takie gumowe te klucze, tak? No, cena czyni cuda, proste i logiczne. Tak jak wy próbujecie robić za jak to się mówi, tanio samochody, to ja też próbuję mieć tanie narzędzia, no, takie, które będą trochę chociaż służyły. Wiadomo, cena czyni cuda. Dobrze wycelować w dziury. W dziury? Widzę. Czekaj, trzymaj tak. Ok. Teraz w 10 zakładamy, słuchajcie, ten. O, prawie. Ty nic nie obracasz. Czekaj. Muszę, o. Są nowe śruby? Tam masz już na jedną nałożoną. Mam jedną nałożoną. Na co mam nałożoną? Aha. O, żeż ty. Aż tak mnie tutaj dopieszczasz nowym kluczem. No widzicie, znowu poszła inwestycja. Nowy bit został zakupiony. Co? Nie przyłapało się? Pomału kręć.
Przecież ja szybko nie kręcę. Gdzie masz następne? Zostaw, przyłapana jest. Tam wszystkie śruby leżą. No. I o to mi chodziło. Szkoda, że tu Iwona nie może gadać. O, sami zobaczcie, jakie to jest popieprzone rozwiązanie montażu tych tarcz. Tarcza razem z piastą. No teraz. Nie obracaj mi. Jest. 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 Dobra, możesz mi dać najwyżej, jak chcesz, to pneumatem dociągnę, wiesz? Dobra. Swap z bębnu na tarczę i zacisk. Droga zabawa? Nie, zależy do jakiego auta. Czekajcie, nie tę maszynę wziąłem. Zależy do jakiego pojazdu. Ale jest to wynalazek szatana, no nie? Żeby w dzisiejszych czasach montować bębny. Ja się nabijam z tego dżółka. Jak można wypuścić dżuka w 2017 czy 2018 roku na bębnach? Prawda? No. Do Focusa MK1. Do Focusa MK1, słuchaj, musisz od czegoś podpasować. Ja nie pamiętam, chyba Focusy MK1 też wychodziły z tarczami z tyłu. Jak tak, to możesz wziąć od Focusa MK1. Kiedyś się bawiliśmy w to, jak wiecie. Jakaś witara, inne samochody były, w których trzeba było przerobić. To się bawiliśmy w takie rzeczy. Teraz to już człowiek nie pamięta, bo to kurde. Taka przerwa jest i widać. Pokaż. Tak, tu będzie. Ja tu wygryzłem trochę tego. Aha, okay. Nowa śruba? A może podkładka też jest? Cylinder, wypadanie zapłonu, ale nie zawsze. A6, C6, 2,4 świece i cewki. Gdzie szukać dalej? Zmierz kompresję. Jeżeli na kompresji się okaże, że ok, sprawdź wtryski. Najlepiej zamień sobie je parami i zobaczysz, co się dzieje. No dobra. I zobaczysz, co się dzieje, i będziesz wiedział. 32, 36. Nie, to jest to samo. To jest to samo. Kurna molo, ale pikabelo. Oczywiście ta piasta jest wypiaskowana, moi drodzy. To nie to, że ona jest taka ładna, czysta. Witam, Lowu. Witam cię serdecznie. A ty Monstera mi dałeś? To Monster czy tamten był wcześnięty? Ten. Jest dziura, to jest dobrze. Jest dziura. Jest dziura. Na gazie to samo. To tylko mogą być wypadanie zapłonu przez cewki, przez świece, przez brak kompresji. To zostaje ci sprawdzić tylko i wyłącznie kompresję. Tu gdzieś ci kładłem spinkę, masz? Mam. Okej, okay. A co się tak ciemno dzisiaj zrobiło? Tym znowu. Tym chyba lepiej się. Tak? To chodź. Co, kolenderkam? Dobra, daj młotka. Burza idzie. Daj małego młoteczka, wiesz? Dobra, co tu mamy? Do jakich obrotów jeździć dieslem? Słuchaj, diesel nie lubi. Powiem wam tak. Diesel nie lubi wysokich obrotów,
ale lubi za to ciągnąć ciężary. Dosłownie. Ja pod niego możesz podpinać co chcesz, on lubi ciągnąć. Benzyna z kolei nie lubi nic ciężkiego ciągnąć, ale za to lubi wysokoobrotowe rzeczy, tak? Czyli benzyna idealnie się nadaje do pałowania, takiego wiecie, łutututu, a diesel z kolei nadaje się do dziadkowej jazdy, ale za to ciągnąć za sobą tony. Diesel moment obrotowy bardzo nisko ma, swój taki najwyższy, niekiedy przeważnie już 3-3,5 tysiąca obrotów, to już jest jego tak naprawdę kres. I od 3,5 tysiąca do 4 tysięcy to już tak naprawdę nic się nie dzieje tam. Także nie ma sensu też za bardzo go cisnąć, bo to niczym ci to nic nie da. On tylko wyje, a nie jedzie wtedy. Chyba 24. Co? Gdzie 24? Tutaj na tą blaszkę. Jest? Co tam? Aha, tam z tamtej strony. Magiczne zaklęcie. Woohoo!